Daniel Olbrychski, 75L. Nie może otrząsnąć się po rodzinnej tragedii. Śmierć jego, wnuka odcisnęła na nim głębokie piętno. Kulisy tragedii wychodzą powoli na jaw. Nie, żyje kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów. Wyznała żona aktora Krystyna, Demska-Olbrychska. Reklama artysta jest pogrążony w bólu. Oddałby wszystko, by cofnąć czas i nie dopuścić do tragedii. Bardzo kochał swojego starszego wnuka, choć ta miłość była trudna. Jakub, dwadzieścia osiem, od wielu już lat chorował na schizofrenię. Nie bardzo chciał sobie pomóc, a przecież jego dziadek i ojciec, Rafał Olbrycki, sprawdź, robili wszystko, by leczył się u najlepszych specjalistów. Przyjmował leki, i by mógł normalnie żyć. W ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublinicu. Ale zawsze prędzej czy później odstawiał leki, wracał do nałogów, a z tym przychodziła psychoza. Podobnie z terapiami. Zaczął ich kilkanaście, ale nigdy nie udało się go utrzymać na nich dłużej, wyznał jego brat Antoni Olbrycki. Daniel bardzo dobrze znał tę chorobę, ponieważ całe życie walczył z nią jego starszy brat Krzysztof który zmarł w 2017 roku, kiedy kilka lat temu Daniel usłyszał o chorobie Jakuba, załamał się. Wiedział, że to będzie długa i trudna droga, ale chciał walczyć. Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się. Uciekał. Mówił, że jak naprawdę będzie chciał się zabić, to i tak go nie, upilnujemy. Mimo to staraliśmy się i wiele razy udawało się wyciągnąć go z krytycznych sytuacji, dodał Antoni. Cała rodzina była mocno zaangażowana. Chwilę grozy przeżyła cztery lata temu, kiedy Kuba nagle zniknął i przez ponad miesiąc nie dawał znaku życia. Wtedy, wszystko dobrze się skończyło. Niestety, tym razem tak się nie stało. Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów, wyznał jego brat. Dla Olbrychskiego seniora to ogromny cios. Rodzina wierzy, że znajdzie siły, by podnieść się po tym ciosie. Zobacz więcej materiału w wideo.